Witam Was bardzo serdecznie na kanale All Bike Restorations. W pierwszym odcinku kolejnego cyklu, w którym będę chciał zbudować rower gravelowy stojący na 28-calowych kołach na ramię roweru górskiego, takiego, który oryginalnie był zbudowany na kołach 26-calowych. Słuchajcie, w pierwszym odruchu każdy powie, nie no jak, przecież do ramy 26-calowej nie zmieści się koło 28 cali. No i tutaj słuchajcie, wielkie zaskoczenie, gdzieś tam oglądałem już w internecie na YouTubach filmy o tym, jak ludzie zbudowali gravele na bazie właśnie takich ram. Ja mam tutaj taką ramę, taką trochę nowocześniejszą, bo jest aluminiowa, bo jest przystosowana do sterów kół zintegrowanych, jak widzicie, co ważne, przystosowana do hamulców tarczowych, ale pochodzi z roweru 26-calowego. No i co, zmieści się to koło 28, czy się nie zmieści? Zobaczmy. Tu mam koło 28 cali, zaopatrzone w oponę taką gravelową WTB Riddler 37C. No, na razie po amatorsku to zatrzasnę. No i zobaczcie. Pięknie weszło. Zobaczmy, ile tu jest miejsca. Zobaczcie, w tylnym trójkącie, no tutaj, tu jest najmniej miejsca. Natomiast na boki jeszcze by coś weszło. Myślę, że maksymalnie jakaś 40 by się dało upchnąć. Natomiast jeśli chodzi o górne widełki, no to tutaj miejsca jest przeogromnie dużo. Sami zobaczcie. I słuchajcie, i to nie jest jakaś rama wyjątkowa, szczególnie duża, bo, no zresztą zobaczmy. Mam jeszcze dwie ramy od rowerów 26-calowych, zobaczmy, czy do nich też to koło się zmieści. To słuchajcie, druga rama, to już jest troszkę starsza opcja. To jest rama z lat 90. stalowa, z takiego roweru, no powiedzmy półmarketowego. No i zobaczmy, czy ta rama też pomieści to koło. O, tu są haki sporo cieńsze, bo to nie aluminium, więc tu muszę troszkę pokręcić. No i pięknie. Zobaczcie. Tutaj z kolei, jeśli chodzi o dolne widełki, jest mnóstwo miejsca. Natomiast jeśli chodzi o górę, no jakiś drobny zapasik został. Myślę, że jakąś 40 maksymalnie też dałoby się upchnąć. Także do takiej ramy też wsadzicie koło 28 i też zbudujecie gravela. Ona nie będzie najlepszym rozwiązaniem, ale to zaraz powiem dlaczego. I trzeci rower. I słuchajcie, trzeci rower. Też 26 cali, też Gural. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita historia. To jest rower, który ktoś zostawił pod płotem. Mimo, że to nie jest jakiś zwykły markeciak. Zobaczcie, to jest rower, który ma hamulce tarczowe, hydrauliczne DOE. To jest rower, który ma powietrzny amortyzator Marzocchi, to się chyba wymawia. To jest rower GT z tym klasycznym potrójnym trójkątem. Nie wiem, może 26-calowe rowery są już tak bardzo passe, że ludzie je porzucają jak, nie wiem, kiedyś mieszkania w Berlinie Wschodnim. Ale nie o tym. Zobaczmy, czy tutaj nam się również zmieści to koło. Przekonany, że się zmieści. Testowałem tego wcześniej. O, tutaj znowu karty są bardzo grube. Więc muszę porządny bardzo rower, słuchajcie, w wolnej chwili go będę musiał wyremontować i albo dla kogoś z rodziny, albo sam będę na nim jeździł, bo
Naprawdę wciąż jestem w szoku, jak można było po prostu wyrzucić taki, fajny rower. Dobra, jeszcze chwila. Dobra, mamy to. I co, i słuchajcie? Ach, tu mi przerzutka ociera, ale nie o to chodzi. Patrzcie, znów się wszystko zmieściło. Znów jest... No dobra, tutaj powiedzieć, że jest dużo miejsca, to byłaby lekka przesada. Tutaj jest na styk. Ale jest. Wszystko się zmieściło. Także jeżeli byście chcieli zbudować rower gravelowy na bazie roweru górskiego 26 cali, to spokojnie koło 28 z oponką 37-38C spokojnie Wam się zmieści i możecie no jakby w ciemno kupować, w ciemno próbować. Z grubszą oponą może być różnie. Ja wiem, że niektórzy na gravelach uważają, że powyżej 40C to jest dopiero jazda. No, w większości tych 26-calowych rowerów takiej opony nie upchniemy, ale taką jak ja lubię, czyli do raczej takiej jazdy po dobrych szutrach i po asfalcie, czyli w okolicach właśnie 36-38C, bez problemu, jak widać. Ale to nie jest jedyny problem z budowaniem roweru gravelowego na ramię 26-calaka, bo mamy jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Właściwie to kwestie ważne są dwie. Słuchajcie, dlaczego taki najgorszy, najtańszy stalowy MTB Markeciak się nie nada? No nie nada się moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że musimy mieć główkę ramy przystosowaną do rury, do widelca, który będzie miał rurę sterową 1,1 na 8 cala. Dlaczego? Dlatego, że przebudowując taką ramę na gravela, będziemy zapewne chcieli wstawić sztywny widelec. I będziemy chcieli wstawić hamulce tarczowe. Bo znacie moją opinię, rower gravelowy musi mieć hamulce tarczowe. Bez hamulców tarczowych to nie jest gravel, w mojej opinii. Nie kupicie widelca, który będzie wyposażony w mocowania do hamulców tarczowych z rurą sterową jednocalową. Nie ma takiego produktu, to trzeba rzeźbić, to trzeba samemu spawać. To jest bez sensu. Lepiej poszukać roweru albo ramy od roweru górskiego, takie no może nie na koniec lat 90., początek lat 2000, kiedy te rowery po pierwsze były już aluminiowe, będziemy mieli lżejszą ramę. Po drugie były przystosowane do rury sterowej 1,1 cala. Po czym to poznać? No można to poznać po tym mostku, który jest zamocowany w systemie HET. To nie jest taki mostek wpuszczany, tylko to jest mostek mocowany na rurze sterowej. Jak coś takiego zobaczycie gdzieś tam na Elixie, to znaczy, że to jest 1,1 cala. A do takiej ramy z taką główką kupicie już no, za 150-200 zł można kupić już aluminiowy widelec z mocowaniem do hamulców tarczowych i mamy właściwie gotowy frame. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Słuchajcie, geometria. To jest bardzo ważne. Rowery górskie mają inną geometrię niż rowery gravelowe albo rowery szosowe, z których się te rowery gravelowe wywodzą. O co chodzi? Rowery górskie są dłuższe. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład taką sytuację, że długość górnej rury to jest 60 cm. Podczas gdy długość rury dolnej, czyli rozmiar ramy, to jest 54 cm. Co oznacza, że rowery górskie, i to jest reguła, która się stosuje do wszystkich rowerów górskich, rowery górskie są niższe i dłuższe niż rowery szosowe czy też gravelowe. Czyli jeżeli na co dzień jeździcie na szosie albo na gravelu, który ma rozmiar 54, to nie bierzcie do budowy gravela górala, który też ma rozmiar 54, bo ta rama będzie dużo dłuższa niż wasza rama gravelowa. Jak ten problem rozwiązać? Możliwości są dwie. Albo jeżeli na co dzień jeździmy na
może nie jeździmy, ale z kalkulatora rozmiaru roweru wychodzi Wam, że odpowiedni dla Was gravel czy też szosa to jest 50, rozmiar 54, to górala musimy wybrać mniejszego o rozmiar albo nawet dwa. Czyli jeżeli mamy 54, wychodzi nam, że odpowiedni gravel dla nas to jest rozmiar 54, to bierzemy górala, który będzie miał rurę podsiodłową 50, co sprawi, że on też będzie porównywalnie długi, tak jak ten nasz wzorcowy gravel. Natomiast jeżeli mamy już ramę, która jest troszkę większa, no to możemy sobie to poradzić w taki sposób, że zastosujemy krótszy mostek. Tak, w rowerach gravelowych mostek to jest ten element. W rowerach gravelowych mamy najczęściej mostki 100 mm, 90 mm, co powoduje, że no mostek nam jakby wydłuża rower i długością mostka można korygować naszą pozycję na rowerze. Jeżeli mamy górala, którego rama jest według naszych wyliczeń ciut za duża, to możemy sobie skrócić niejako tą ramę i dostosować ją do naszych wymiarów, stosując krótszy mostek. Czyli na przykład mostek 60 mm albo 50 mm. Wtedy ta nasza pozycja na rowerze się skróci, nie będziemy tak bardzo rozciągnięci i no jakby przystosujemy tą ramę górską do geometrii, zbliżymy ją do geometrii roweru gravelowego. Druga opcja, no to jest taka, że tak jak powiedziałem, kupujemy mniejszą ramę i po prostu będziemy musieli zastosować dłuższą sztycę i wysuwać sobie po prostu to siodełko o te parę centymetrów wyżej niż byśmy to zrobili na framesecie gravelowym. Można też zastosować sztycę siodełka z zerowym offsetem. Słuchajcie, to jest sztyca, offset to jest to wysunięcie, które sprawia, że siodełko jakby jest nie zamocowane na linii sztycy, tylko jest przesunięte do tyłu. Są też takie sztyce, które mają mocowanie tutaj bezpośrednio. I tu znowu zyskujemy 2-3 cm i skracamy tą swoją pozycję na tym rowerze górskim, który jest długi, stosując krótszy offset, czy też zerowy offset, krótszy mostek. Sprawiamy, że nie będziemy na tym rowerze tak rozciągnięci i nasza pozycja będzie prawidłowa. Słuchajcie, to jest mój frameset, na którym będę budował. Rower będzie w czarnym macie. Będą do niego, tak jak lubię najbardziej, brązowa owijka, brązowe opony, brązowe siodełko. Mam tutaj też widelec. Czekam właściwie jeszcze tylko na farbę, żeby ten widelec sobie też pomalować na kolor ramy. W lakierni proszkowej mieli z tym jakiś problem, więc muszę to normalnie z puszki polakierować. Natomiast rama jest polakierowana lakierem proszkowym. No i co, słuchajcie, będzie dużo takich złotych dodatków, takich jak ten piękny zacisk sztycy, taki jak ten kuary. Niektóre śrubki będą złote, łańcuch będzie złoty. Będą oczywiście w rowerze hamulce tarczowe. Będzie gravelowy napęd 1:10. Myślę, że to będzie fajna taczka i będzie do kupienia. Myślę, że za kwotę około 2,5–3 tysiące złotych. Zobaczę ostatecznie, ile mi wyjdzie budowa plus jakieś tam parę procent chciałbym zarobić na tym rowerze. Także jeśli bylibyście zainteresowani, to piszcie w komentarzach. Ogólnie, tradycyjnie zapraszam do pisania w komentarzach. Proszę o lajki, żeby tutaj YouTube mnie promował, żebym mógł docierać do jak największej rzeszy fanatyków rowerów takich jak my. I co? I zasubskrybujcie oczywiście mój kanał, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, a ten materiał Was zainteresował, przejrzyjcie inne materiały. To nie jest pierwszy rower gravelowy, który buduję, pierwszy w oparciu o ramę roweru 26-calowego, ale ogólnie nie pierwszy, bo już zbudowałem gravela na bazie roweru trekkingowego,
aluminiowego, stalowego. No, wszystko jest na kanale, można obejrzeć. Nie przedłużając, oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie. I myślę, że rower, jak ta farba do mnie dojdzie, polakieruję, za jakieś 2 tygodnie będę starał się poskładać, no bo chciałbym go jeszcze komuś sprzedać, zanim się skończy całkiem sezon rowerowy. Na razie, do usłyszenia w następnym odcinku.